Witaj na Uniwersytecie Jasnej Strony. Wakacje już za pasem, ale czeka na ciebie jeszcze jeden egzamin końcowy z zagadek. Notuj liczbę poprawnych odpowiedzi, a na końcu filmiku zobaczymy, jak ci poszło. Rektor uczelni wygląda na zdenerwowanego. Przyszedł do pracy i udał się do swojego gabinetu. Semestr się kończy, a studenci przystępują do egzaminów końcowych ze wszystkich przedmiotów, z wyjątkiem wstępu do geografii. Z jakiegoś powodu wykładowca przełożył go na inny termin. Mężczyzna siada za biurkiem i odkrywa, że ktoś grzebał w jego papierach. Skradziono egzamin z fizyki. Jakim cudem złodziej wszedł do gabinetu, skoro okna i drzwi były zamknięte? Masz 7 sekund na odpowiedź. Panel wentylacyjny nad biurkiem rektora jest przesunięty. Ktoś doczołgał się aż tutaj. Imponujące. Ale kto to zrobił? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz rozwiązać najpierw kilka zagadek i być może na końcu filmiku uda ci się rozwikłać tę tajemnicę. Rektor wychodzi z gabinetu i idzie korytarzem. Słyszy głośny trzask i w całym budynku pada zasilanie. Ktoś musiał wyłączyć wszystkie korki. Mężczyzna udaje się do pokoju socjalnego, żeby sprawdzić, co jest grane. Jest przecież rektorem. Tak, widać, że ktoś tu majstrował. W pomieszczeniu jest 3 podejrzanych. Pan sprzątający oznajmia, że ktoś wyłączył agregat, kiedy wszedł tu posprzątać. Renata jest nową studentką z przeniesienia. Twierdzi, że zgubiła się i trafiła tu zupełnym przypadkiem. Szymon jest na 3 roku studiów. Trzyma w dłoni telefon i mówi, że grał w grę, w której trzeba znajdować różne przedmioty. Która osoba wyłączyła zasilanie? Masz 7 sekund. Renata, to koniec semestru. Nie można zmieniać uczelni przed egzaminami końcowymi. Ale dlaczego to zrobiła? Może chciała nie dopuścić do egzaminu z fizyki? Rektor przywrócił zasilanie, a teraz zgłodniał. To chyba dobry moment na szybką przekąskę, ale okazuje się, że w stołówce czeka na niego kolejny problem. Ktoś wsypał do wielkiego garnka z zupą całe opakowanie cukru. Który ze studentów to zrobił? Masz 7 sekund. Wszyscy podejrzani mają przed sobą miski z zupą, ale jeden z nich nie trzyma w ręce łyżki, tylko widelec. Wcale nie zamierzał jeść dania. Wiedział, że będzie smakować okropnie. Rektor kończy dojadać kanapkę i dostaje wiadomość od profesora. Mężczyzna potrzebuje natychmiastowej pomocy. W jego gabinecie stoi 3 studentów, którzy nie wyglądają, jakby mieli coś na sumieniu. Profesor twierdzi, że jeden z nich namalował na jego ścianie graffiti. Który to zrobił? Masz 7 sekund, żeby się domyślić. To ta dziewczyna. Chowa ręce w kieszeni, a więc prawdopodobnie są na nich ślady po farbie, które próbuje przed tobą ukryć. Kolejny przystanek. Owiany złą sławą egzamin z fizyki. Rektor wchodzi do sali. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. Wszyscy studenci ze spuszczonymi głowami wpatrują się w arkusz egzaminacyjny, ale jeden z nich ściąga. Rektor czuje to po kościach. Pomóż mu odnaleźć cwanego studenta. Masz 7 sekund, żeby przebiec wzrokiem po sali. To chłopak, który siedzi ze skrzyżowanymi nogami. Sprytne. Wypisał odpowiedzi na łydce, ale skąd wiedział, jakie będą pytania? Po krótkim szantażu wygadał się. Dostał je od kolegi. Dobra, ten problem mamy z głowy. Czas na kawkę i przekąskę, tym razem jakąś porządną. Ale nagle ciszę przebija przeszywający dźwięk. Alarm przeciwpożarowy, tylko nie to. Studenci wybiegają z sali i trzeba ewakuować całą uczelnię. Stoją na zewnątrz i patrzą na budynek, ale nigdzie się nie pali. Nie ma nawet dymu. Rektor dostaje SMS-a od firmy obsługującej alarm. Ponoć został on uruchomiony ręcznie, a nie przez czujniki dymu. Mężczyzna się rozgląda. Czas zebrać podejrzanych.
Mateusz mówi, że kiedy włączył się alarm, był w łazience. Julia zdawała egzamin z geografii. Karol i Luśka badali dziwne zielone meteoryty w uczelnianym laboratorium. Kto kłamie? Masz 7 sekund. Czas start. Julia, profesor od geografii przełożył egzamin, pamiętasz? Dlaczego miałoby kłamać, gdyby nie miała nic do ukrycia? Oj, rektor ma dziś pechowy dzień. Ktoś ściął drzewo na środku dziedzińca. Dozorca widział dziś rano czworo studentów kręcących się pod nim i puf, drzewka nie ma. Czas przesłuchać podejrzanych. Emilia twierdzi, że cały dzień siedziała w bibliotece i widziało ją dużo ludzi. Sebastian mówi, że był w stołówce i jadł zupę. Ludwik zdawał egzamin z fizyki, a Michał twierdzi, że cały dzień podnosił ciężary, żeby przypakować przed wakacjami. Kto ściął drzewo? Masz 7 sekund. Oczywiście zrobił to Sebastian. Mówił, że jadł zupę, ale pamiętasz, co się z nim stało? Gdyby naprawdę był na stołówce, wspomniałby o aferze z cukrem. Poza tym rektor tam był i go nie widział. Chłopak kłamie. A teraz idziemy na egzamin z biologii. Przedmiot wykłada nowa profesorka, która dała studentom nietypowe zadanie. Rektor stanął z tyłu sali. Wykładowczyni wyjaśnia, że na początku semestru dała studentom nasiona figowca. Ten, który na koniec roku pojawiłby się z najpiękniejszą roślinką, otrzymałby najwyższą ocenę. Czas przedstawić wyniki. Studenci wchodzą gęsiego do sali. Połowa z nich trzyma w dłoniach piękne zielone fikusy. Druga połowa przyniosła donicę z ziemią. Nie wyrasta z nich nawet jeden listek. Profesorka mówi, że studenci, którzy przynieśli puste donice, dostają piątkę. Dlaczego to zrobiła? Masz 7 sekund, by rozwikłać tę zagadkę. Start! Na początku semestru dała wszystkim sztuczne nasiona fikusa. Studenci, którzy przynieśli do oceny bujnie rozwinięte drzewka, musieli po prostu kupić je w ogrodniczym. Mamy was! I ostatni egzamin na dziś. Filozofia. Młody wykładowca czeka, aż studenci zajmą miejsca w sali. Następnie kładzie na stole papiersie starożytnego greckiego filozofa i mówi tak. Napiszcie krótką rozprawkę na temat, dlaczego to popiersie nie istnieje. Student, który wymyśli najbardziej przekonujące argumenty, dostanie piątkę, a pozostali truje. Ostry z niego wykładowca. Po godzinie studenci oddali swoje wypracowania. Większość z nich wykorzystała obie strony kartki, ale jedna dziewczyna wypisała tylko dwa słowa. I dostała piątkę. Co napisała? Dam ci 7 sekund na zastanowienie. Napisała, jakie popiersie. Rektor wyszedł na zewnątrz i tym razem skierował się na parking. Co się dzieje? Ktoś zdjął koło w jego samochodzie. Jak ma teraz wrócić do domu? Mężczyzna ma w bagażniku zapasowe, ale złodzieje zabrali też wszystkie 4 śruby. Co można z tym zrobić? Masz 7 sekund, żeby wymyślić plan działania. Rektor musi odkręcić po jednej śrubie z pozostałych 3 opon i przykręcić nimi zapasowe koło. Każde z nich będzie teraz zamocowane na 3 śrubach, a to wystarczy, żeby dojechać do najbliższego warsztatu. Co za dzień! Rektor już się zbiera, by przez chwilę się wyluzować, ale dostaje kolejnego pilnego SMS-a. Na dziedzińcu leży potłuczone szkło. Ktoś wybił szybę. W pobliżu są tylko 3 osoby: kucharz, ogrodnik i student. Kucharz mówi, że przez ostatnią godzinę gotował nową zupę, bo przecież w poprzednią ktoś posłodził. Ogrodnik oznajmia, że siedział na drzewie i ścinał gałęzie. Był świadkiem, jak student wybija szybę. Student z kolei twierdzi, że uczył się w bibliotece. Dam ci 7 sekund na odgadnięcie, kto kłamie. Ogrodnik kłamie. Jak mógł siedzieć na drzewie, skoro ktoś je ściął? Pewnie niechcący wybił tę szybę.
Dzień wreszcie dobiega końca. Rektor szykuje się na najlepszą tradycję na kampusie, a mianowicie imprezę z okazji końca egzaminów. Zabawę urządzono w sali gimnastycznej, są światełka, dekoracje, a nawet DJ. Wszyscy się wystroili i wyglądają, jakby kamień spadł im z serca. Koniec egzaminów. Impreza trwa całą noc, ale mniej więcej o 4 nad ranem ktoś przypadkowo za mocno zatrzasnął drzwi i uruchomiło to automatyczne zamki. Wszyscy zostali uwięzieni. Rektor może zostać bohaterem wieczoru, musi tylko odnaleźć sposób, żeby się stamtąd wydostać, zabrać zapasowe klucze ze swojego gabinetu i otworzyć salę od zewnątrz. Ale jak ma to zrobić? Jeden ze studentów, Eryk, mówi, że wie, jak wyjść z sali przez otwór wentylacyjny. Rektor rzuca mu gniewne spojrzenie, a jego twarz czerwienieje ze złości. Dlaczego? Ostatnia zagadka. 7 sekund. Uda ci się! Eryk się zdradził. Ewidentnie ma doświadczenie w czołganiu się w szybie wentylacyjnym, więc to prawdopodobnie on wykradł egzamin z fizyki. Jak ci poszło? Podlicz wszystkie poprawne odpowiedzi i zobaczymy, jak wypadłeś na egzaminie końcowym. Od 0 do 3 punktów. Wygląda na to, że w wakacje musisz zapisać się na jakieś korki. Obejrzyj więcej filmików z zagadkami, a szybko poprawisz wyniki. Od 4 do 7 punktów. Mocna czwórka. Jestem pewien, że następnym razem pójdzie ci lepiej. Od 8 do 12 punktów. Celująca. Schowaj książki pod łóżko i ciesz się zasłużonymi wakacjami.